Radio Pryzmat. Przystanek Kraków. Cześć, tutaj Karolina Grygiel i Kinga Brdej. Zacznijmy więc od szybkiej lekcji krakowskich regionalizmów. Podstawą podstaw jest wychodzenie na pole. Na polu znaczy u nas na zewnątrz i nie zmienią tego żadne uwagi czy komentarze. Dwór to po krakowsku dom szlachcica. Określenie na dworze budzi więc skojarzenia z królewskim pałacem. Lepiej nie próbujcie pouczać tutejszych mieszkańców, że na pole to wychodzi się pracować, bo jedyne co usłyszycie, to że jeśli się mieszka w chałupie, to idzie się na dwór, a jeśli we dworze, to wychodzi się na pole. Trudno się z tym argumentem nie zgodzić. Posłuchajmy rozmowy z naszym gościem, językoznawcą dr Martą Karamańską. Jaką rolę odgrywają regionalizmy w języku polskim? Ja myślę, że regionalizmy są takim elementem języka, który z jednej strony buduje pewną wspólnotę małej ojczyzny, czyli taką wspólnotę mieszkańców danego regionu, danego obszaru, pozwala tych mieszkańców danego terenu, posługujących się tymi regionalizmami, no, rozpoznawać jako mieszkańców określonego miejsca. Więc z jednej strony można powiedzieć, że te regionalizmy będą pełniły taką funkcję łączącą, jednoczącą, budującą to środowisko, ale z drugiej strony te elementy językowe zwane regionalizmami będą też pełniły taką funkcję no, separującą, prawda, odróżniającą, ponieważ każdy region będzie miał swoje regionalizmy, które będzie pielęgnował i będzie je odróżniał od tych elementów językowych, które będą regionalizmami innego obszaru. Wydaje mi się też, że regionalizmy będą takim elementem, który w pewien sposób będzie bogacił nasz indywidualny język i naszą indywidualną kompetencję językową i kompetencję komunikacyjną. Oczywiście, jeżeli użytkownik języka będzie miał świadomość tego, że w swoim języku indywidualnym posiada te elementy, które my będziemy nazywać regionalizmami i będzie umiał w odpowiednich sytuacjach tymi regionalizmami się posłużyć. No, wydaje mi się też, że dla jednostki te regionalizmy też będą takim elementem tworzącym no, język osobniczy, prawda? My owych regionalizmów no, nie jesteśmy w stanie się wyzbyć. One zawsze w naszym języku będą, zwłaszcza te regionalizmy, które związane są z warstwą artykulacyjną. Zawsze gdzieś, w którymś momencie, w jakiejś sytuacji, zwłaszcza w sytuacji takiej stresującej, no ta przynależność do miejsca, te elementy regionalne, czy w intonacji, czy w artykulacji samogłosek nosowych, czy też w artykulacji międzywyrazowej, tej udźwięczniającej, która jest taka charakterystyczna dla tutaj Krakowa i Małopolski, no będą się ujawniać. Zapewne panie wiedzą, że ta artykulacja udźwięczniająca na granicy wyrazu jest ze wszech miar uznana za mieszczącą się w normie, ale przecież nam się i zdarza taka artykulacja, która no, nie mieści się dzisiaj w normie, typu na przykład jestem, prawda? I taki element tak wyartykułowany no, czasami może właśnie świadczyć o przynależności do określonego miejsca.
Naszym następnym gościem będzie pani Katarzyna Lange z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pani nie pochodzi z Krakowa. Opowie nam pani o swoich pierwszych odczuciach, wrażeniach po tym, jak pierwszy raz zetknęła się pani z naszą gwarą? Pewnie, że tak. To było na początku szokujące. Może najpierw zacznę od leksyki i to od takiego słownictwa, które jest potrzebne każdemu przybyszowi, który chce wynająć mieszkanie. Otóż okazało się, że takie jednoosobowe małe mieszkanko, które u nas w centrum nazywa się kawalerką, tutaj nazywane jest garsonierą, więc szukałam kawalerki, ale musiałam pamiętać, że to garsoniera się nazywa, a nie inaczej. I w tej garsonierze łazienka i kuchnia powinny mieć flizy. Jak powiedziałam mojej mamie przez telefon, że chcę mieć oflizowaną łazienkę, to ze zdziwieniem zapytała, co? Czego ty chcesz? Chodziło o to, że chcę mieć na ścianach w łazience płytki terakotowe, prawda? Czy niekoniecznie terakotowe, ale w ogóle płytki. Tak to się też u nas na Mazowszu nazywa, po prostu płytki łazienkowe, płytki kuchenne. I cóż tam jeszcze? Aha, dwie rzeczy jeszcze leksykalne. Że znajduje się zakład szewski w podworcu. Zawsze mi się wydawało, że podworce miewają wyłącznie zamki. W Krakowie każda kamienica może mieć podworzec, jeżeli wewnątrz znajduje się jakieś podwórko po prostu. Nie wiem, to powiedzielibyśmy u nas na północy podwórko właśnie. I jeszcze jedna ciekawostka, taka przeczytana z kolei na szyldzie u lekarza. Lekarz ordynuje. Pierwszy raz w życiu spotkałam się z takim słowem, że lekarz ordynuje. U nas po prostu przyjmuje w dniach takich i takich, w godzinach takich i takich. Natomiast w Krakowie lekarze ordynują. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o przyjmowanie, ale nie tylko przyjmowanie pacjentów, ale też zapisywanie leków, bo zaordynować komuś coś, to zalecić komuś, prawda? Więc tutaj bardziej zalecają może lekarze niż przyjmują, ale to pewnie z językoznawcą trzeba byłoby skonsultować. I jeszcze jedna rzecz, może w zasadzie od tego należałoby zacząć, która rzuciła mi się w uszy, jeśli można się tak wyrazić, to specyficzna melodia mowy tutaj krakowskiej, małopolskiej, taka lekko rosnąca. Będę udawać, bo nie umiem tego zrobić celowo. Słuchaj, że coś takiego lekko rosnącego, ale to jeszcze nic. Najzabawniej dla mnie było w przymierzalni sklepu odzieżowego, kiedy to pani sprzedawczyni pytała, pasuje pani ta sukienka? Sukienka, myślę sobie, przecież to sukienka, a nie sukienka. Półtora roku zajęło mi nauczenie się tego dźwięku, on w izolacji nie istnieje tak naprawdę, tej sukienki zamiast sukienki. To takie pierwsze wrażenia i może jeszcze zacytuję tutaj moją przyjaciółkę z Torunia, która jak przyjeżdża do mnie z wizytą, wsiadamy do komunikacji miejskiej tutaj naszej krakowskiej, to za każdym razem nie może się powstrzymać od takiego komentarza. Boże, jak oni tu mówią? To jest tak inne właśnie, jeżeli chodzi o melodię przede wszystkim i ona tutaj jest szczególnie rozpoznawalna, ale też właśnie pojawia się taka leksyka, której gdzie indziej się nie używa. Choćby też ta partykuła że w zacytowanym przeze mnie nieudolnie złej, że, prawda? Partykuły że w centrum, na północy Polski niemalże nie usłyszymy. Na Mazowszu posługujemy się czasem taką partykułą wzmacniającą no. Słuchaj no, choć no. Taki typowy mazowizm to jest honotu, prawda? Więc to jest partykuła, która funkcjonuje u nas. Natomiast tu z kolei w ogóle jej nie słyszymy, prawda? Za to, że przyczepia się do każdego niemal czasownika. Jakie są charakterystyczne cechy wymowy krakowskiej? Czym różni się ona od wymowy ogólnopolskiej? Tutaj wspomniałam już tę charakterystyczną, lekko rosnącą melodię mowy, po której krakowianin szczególnie dobrze jest rozpoznawany poza swoim terenem, prawda, poza swoim regionem. Natomiast no, z takich bardziej wyrazistych kwestii, no to wydaje mi się, że jest to upraszczanie grup tyży, dyży przed
samogłoską, prawda? Słyszymy tutaj zamiast trzeba drzewo Andrzej, trzeba drzewo i Andrzej na przykład, i to w odmianie regionalnej tutaj polszczyzny małopolskiej jest jak najbardziej poprawne i tak też powinniśmy tutaj mówić. Pojawia się właśnie to charakterystyczne zmiękczenie, a może najpierw utylnojęzykowienie głoski ny, która oryginalnie jest głoską przedniojęzykowo-zębową, ale przed głoskami tylnojęzykowymi k i g ulega właśnie utylnojęzykowieniu, to znaczy na Mazowszu powiemy raczej bank, a w Krakowie powiemy raczej bank. Prawda? A w tych sytuacjach specyficznych, już nie wchodząc tutaj w szczegóły, takich jak sukienka, panienka, łazienka, to ny tylnojęzykowe ulega jeszcze zmiękczeniu. Także jest to bardzo charakterystyczne, myślę sobie. I czasami, ale jak robię takie testy na zajęciach ze studentami, to nie zawsze one się udają. Chodzi mi tutaj o wymowę tak zwaną krakowsko-poznańską udźwięczniającą, prawda? Może znowu zastanawiam się, bo pewnie nie mówię do językoznawców, więc będę posługiwać się tylko przykładami, nie wchodząc tutaj w terminologię. Więc ta wymowa udźwięczniająca polega między innymi na tym, że przed samogłoską dochodzi do udźwięcznienia spółgłoski bezdźwięcznej, jednak bez terminologii chyba się nie da, ale słyszymy to jako brat ojca, podczas gdy na Mazowszu usłyszymy brat ojca. Ja może jeszcze raz spróbuję. Brat ojca, prawda? To jest ten typ wymowy i taki podręcznikowy przykład tutaj podałam. I czasami ta wymowa udźwięczniająca, która teoretycznie powinna pojawiać się wyłącznie w połączeniach międzywyrazowych, czyli tam, gdzie jeden wyraz się kończy, a drugi wyraz się zaczyna, ona pojawia się też wewnątrz wyrazu. I słyszymy na przykład u rodowitych Krakowian. Zrobiliśmy, kupiliśmy. Prawda? Na przykład zamiast zrobiliśmy, kupiliśmy. I jeszcze, ale to studenci niekiedy nie rozpoznają, a ja mam to cały czas w uszach, znaczy słyszałam więcej niż raz, taką wymowę typu jeśli zamiast jeśli. I tutaj zarówno my, jak i ly, to też są takie dźwięki, przed którymi do udźwięcznienia może dojść, bo one są dźwięczne, prawda? I to jest taka z mojego punktu widzenia ciekawostka. Może pamięta Pani sytuację z Pani udziałem, w której doszło do nieporozumienia związanego z użyciem regionalizmów? No, usiłuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie udaje mi się. Natomiast mam taką dyżurną anegdotę, którą zawsze opowiadam studentom na zajęciach. Ona jest odrobinę nieprzyzwoita, ale rzeczywiście dochodzi w niej do pewnego nieporozumienia. Otóż słuchając kiedyś niezbyt uważnie radia, wyłapałam taką frazę wypowiedzianą przez pana piłkarza na temat meczu. I szczał do bramki. No i naprawdę nie wiem, na czym piłka nożna polega, ale wydawało mi się zdecydowanie, że na czym innym. Tutaj to uproszczenie grup tyży, dyży do czy i dży, ono może powodować nieporozumienia. Czy jest ulica 333, czy jest ulica 333? Nie wiem, czy istnieje możliwość takiej nazwy ulicy, ale załóżmy. Czy dziś mówi już Pani jako rodowita krakowianka, czy raczej nie przejęła Pani tutejszego sposobu mówienia? To trzeba byłoby zapytać kogoś, kto mnie słucha. Samemu siebie trudno jest ocenić. Odnoszę wrażenie, że po kilkunastu latach mieszkania w Krakowie nabyłam nieco tej małopolskiej melodii, takiej lekko wznoszącej, że zdarza mi się właśnie odróżniać od rodziny na Mazowszu tym sposobem wymowy i oni czasami nawet mówią do mnie, ty weź mów normalnie, żeby właśnie tą samą melodią posługiwać się, którą oni się posługują. Natomiast jeżeli chodzi o słownictwo, to lubię się tym bawić. Jak jestem w Krakowie, to wychodzę na pole, a jak jestem w Płocku, to wychodzę na dwór.
nie wiem, w Krakowie mam boisko na przykład, a w Płocku mam boisko, prawda? Więc nie wiem tutaj, ale to na zasadzie żartu i cały czas na zasadzie poczucia, że to nie jest do końca moje własne, prawda? Że to jest takie zapożyczone. O, właśnie. Do usłyszenia. Karolina Grygiel i Kinga Brdej.